destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath, their gunfire, bombardments, gas attacks. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him slip away. No i przynajmniej teraz wiadomo, gdzie się rozbił. Co? Nie ma wejścia? Jak jest? Okej. Trzeba się po prostu jakoś przedostać. O, nie uratuję cię. Aj, cię nie trafiłem. Robimy kolejny zastrzyk. Było blisko. Ale jakimś cudem się udało i teraz wyciągamy kulę. I kula wyciągnięta. Kolejny dobry uczynek zrobiony. Ale właśnie, to był Niemiec. To pytanie, czy dobrze tutaj zrobiłem? Ale będzie jako jeniec wojenny. O, wspaniale to wygląda, trzeba przyznać. Oj, właśnie. Okej, kolejny. Można powiedzieć strażnik. No niepotrzebna wajcha. To nie podlega wątpliwości. Dobra, piesko. Musisz po nią iść. Ja tutaj robię za przeciwwagę. A, chodź, chodź. Super, piesek. No co, idziemy. Okej. Trzeba to unieść jakoś do góry, ale jeszcze tylko zerknę. Czy coś tutaj po prawej stronie? Kawałek pistoletu, P1 chyba. No nie. Tak tego nie wydobędę. Wow. Dobra, pieską. No chodź. Super, psiak. Merci. I teraz możemy iść na górę. Skoro mamy puszkę. No nie. Aha, dobra. To już przeczuwam, co z tą puszką trzeba zrobić. No dokładnie. Taki był plan i to się udało.
Jesteśmy teraz pieską. No ale. No, wyciągaj go, wyciągaj. Super piesek. Plan wykonany w 100%. Jeszcze tylko ja go opatrzę i będzie git. Poziom skomplikowania troszkę nam tu wzrasta. Ale się udaje. Okej. Odlecieli. Żyj. Piesek jak zwykle bardzo dobry poszedł po pomoc, ale... Okej, no dobra. Tylko czy ty, piesku, jesteś w stanie tutaj coś zrobić? Nie, nie jesteś. Dobra. Dobra, to tak. I tym sposobem. No dobra, bo chciałem, tam butelka jeszcze była jedna do zgarnięcia. Czy jestem w stanie jeszcze tę butelkę jakoś zgarnąć? Nie, ja jestem w stanie. Dobra, chodź tutaj, piesku. Wiesz, nie. Idź z tym tam. Dokładnie. Okej, czy jeżeli wrzucę to tam, to to się zapali? Tak, zapali się. Piesku. Bo jak deadniesz, to będzie mały problem. Co tam znalazłeś? No nie. Trzeba to dać psiakowi. Chodź. Dostarczysz to tutaj bliżej. Tak, idź. Jak by cię teraz to wyminąć? Okej, czy jestem w stanie? No nie. To było kiepskie. O, naprawdę? Really? Aż tyle? Dawaj, psiaku. Musimy to jakoś szybko zrobić.
Trzeba będzie pomyśleć nad tym, jak to przejść. No jakby na razie nie mam żadnego pomysłu. Tak. Nie, nie, nie! Chodź tutaj. Chodź tutaj. Gdzie się podziała ta wajcha? Skoro jej nie mam, to znaczy, że coś się z nią stało. Jakiś bug? No właśnie. Jakiś tu nam się zrobił mały problem. Ponieważ tutaj powinienem właśnie dostać tą wajchę. Okej, czyli wystarczyło go po prostu troszeczkę zdzielić pałką po głowie, ale przynajmniej będzie żył. No i co? Odblokuje mi teraz? No, odblokuje. Merci. Idziemy dalej. Okej, szykuje nam się coś grubszego. Piesku, zdobądź. Okej, czy ja mogę w takim razie... Mogę to jakoś podpalić? No ale... To był głupi pomysł. Co ja mogę z tym zrobić? Powinienem móc to jakoś podpalić. Aha, taki bajer. Róbmy tak. No nie. No jakby jestem w stanie tylko umieścić coś na tym. Właśnie, czy to teraz się podpali? A, taki. Tym sposobem. I zaraz przez ten ogień rzucę tak. No prawie. Fuck. Prawie. Ale pomysł jest dobry. Trzeba go po prostu tylko zrealizować. Niech to się pali jakoś sprawniej. No właśnie.
Tak to miało wyglądać. I tym sposobem mogę przynajmniej przejść. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf, and Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in Reims, Emil was fortunately pardoned and set free to go back to the front.